Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. Słucham, Pasek. Dzień dobry panu. Moje nazwisko Misiora, biuro poselskie Neli Rokity, Kraków się kłania. Słucham, Pasek. Witam serdecznie. Proszę pana, chcieliśmy się zorientować, czy państwo osiedle dołączy się do hasła współzawodnictwa solidarnego Grzejemy Najniżej. Jan Maria Rokita rozpoczął taki proces rezygnacji z zbyt intensywnego i nadmiernego ogrzewania mieszkań. Ja połączę z osobistym asystentem pani Neli Rokity. Dzień dobry panu. Serdecznie, Martenka. Przepraszam bardzo, zupełnie nie mogę przebić siebie jakby przez pańskie słowa. Dzień dobry, kłaniam się, Martenka. Biuro Neli Rokity z tej strony, halo? No miło mi, tylko chwileczkę, również. Daj pan coś powiedzieć, słucham. Bo to dopóki pan nie da nic powiedzieć, to słucham jak... No mamy troszeczkę problem już tak na starcie, ale myślę, że dojdziemy do porozumienia, słucham. No to, proszę pana, chodzi mi o to, żeby mi pan przedstawił, o co państwu chodzi. Tak, no właśnie. Poprzedni pan... Tak jak maszynka do stukania. Przepraszam, no kolega, słucham państwa, o co państwu chodzi? My musimy troszeczkę tutaj jakby, wie pan, nadrabiać energią, bo u nas... Ale nie trzeba, trochę, to argumenty są. Widzi pana, to właśnie chodzi o to, żeby było, wie pan, no trudniej, a nie łatwiej. Resort finansów w ramach polityki ciepłowniczej, proszę pana, który przygotowuje w tej chwili pan Jan Maria Rokita przed swoim wielkim powrotem do świata polityki wspólnie z małżonką Neli Rokitą, w geście dobrej woli obniżają maksymalnie temperaturę do minimalnej w swoim... Kto obniża? Pani Neli Rokita z panem Janem Marią Rokitą, proszę pana, no oczywiście przykręcając kurki ciepłownicze. Dlatego... Ale to proszę zwrócić się do mieszkańców. Ale to... chcielibyśmy tutaj do państwa jako do administracji zgłosić się o wciągnięcie państwa, że tak powiem, mieszkańców oraz osiedla do tej dobrej inicjatywy obniżania maksymalnie temperatury. Kolega Martenka, panu wytłumaczy. Proszę pana, w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy apelujemy o oddawanie przepraszam, bo tu nas jest bardzo zimno. No, o oddawanie grzejników. Czy państwo się przyłączycie do takiej akcji? To demontaż znaczy? Grzejników. To znaczy, gdzie pan chce zdemontować grzejniki? No, żeby po prostu w domach ludzie zrezygnowali z ogrzewania. Wie pan, to co się dzieje... Ale to jakiś nonsens pan podaje. Mówcie, kolego, bo ja... Proszę pana, no jakby ta akcja oczywiście nie będzie trwała wiecznie. No mamy nadzieję, że wytrzymamy gdzieś do końca lutego, natomiast potem sytuacja by wróciła zupełnie do normy. Chcielibyśmy, proszę pana, w dobie kryzysu, z którym mamy w tej chwili do czynienia, pan przecież wie, co się dzieje Rosja w tej chwili z gazem. Rosja zakręciła gaz, proszę pana, no należy jakoś wyjść solidarnie z gestem. Ale z kim i do kogo, po co? 5-7 stopni w mieszkaniu, proszę pana, dziennie. Czy jesteście w stanie... Nie. Do takiego czegoś nie włączamy się. Aha, dobrze. To jak pana nazwisko, przepraszam? Nieważne. Dziękuję panu bardzo, do widzenia. Proszę pana, nasz dziennik zajmie się panem, proszę pana. Odcinajcie downa w tej chwili! Poranny wojewódzki Figurski. Poranny WF w SC Rock.